Witamy Państwa w programie Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Dziś wtorek, Sandra Myszkowska i Magdalena Suchodolska. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten słoneczny, wydawać by się mogło, że leniwy dzień, chociaż dla nas, Sandra, niestety pracowity. Szanowni Państwo, jak co wtorek naszym cyklicznym gościem jest pani psychoterapeutka Alicja Jankowska i będziemy kontynuować temat, który podjęliśmy w ubiegłym tygodniu. Rozmawialiśmy wtedy o kompleksach. To kwestia, która dotyczy chyba każdego z nas. Mamy kompleksy mniejsze, większe. W ubiegłym tygodniu, kiedy robiliśmy wprowadzenie do tematu, mówiliśmy o tych popularnych kompleksach, na przykład o kobiecym kompleksie wagi. Dzisiaj do tematu podejdziemy troszeczkę chyba bardziej od strony merytorycznej. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć o kompleksach, które są nazwane bardzo pięknie, bo nazwane są imionami bogiń i bogów greckich, ponieważ praca nad kompleksami to jest koniec XIX, początek XX wieku. To jest Freud, Adler, Jung i oni opracowując właśnie kompleksy nadawali im imiona kobiece. Najbardziej taki znany kompleks męski to jest kompleks Piotrusia Pana. I to jest wesoły, młody człowiek, który się bawi i który szuka ciągle przyjaźni, miłości. Można powiedzieć, popularnie skacze z kwiatka na kwiatek, nigdzie nie zakotwiczając się na długo. Jest to naprawdę niezwykle przystojny, czarujący mężczyzna i kobiety lgną do niego, bo on mówi piękne komplementy, uśmiecha się, głaszcze, przytula i wszyscy są na początku zadowoleni. Później już jest gorzej, bo kiedy kobieta wejdzie w związek z takim panem, to po jakimś czasie okazuje się, że jest rozczarowana, bo mężczyzna taki nie podejmuje jakby odpowiedzialności za dzieci, za prace domowe, za rodzinę po prostu i musi często zmieniać partnerki. A proszę powiedzieć, czy ten kompleks Piotrusia Pana, o którym teraz mówimy, czy to faktycznie może być kompleks, bo mnie wydaje się, że kompleks jest czymś takim, czego jesteśmy świadomi, tak jak jesteśmy świadomi na przykład kompleksu wagi, przez to gorzej się czujemy albo na przykład staramy się tuszować naszą talię. Czy to przeszkadza Piotrusiowi Panu w tym, żeby być właśnie nim? Czy on jest tak, tego świadomy? Ponieważ przychodzi taki moment, że jest świadomy i sam z tego nie da rady wyjść. Bo ten kompleks rodzi się wcześniej w domu rodzinnym. To jest też jego mama w takim kompleksie Jokasty, czyli takiej osoby, która jest wpatrzona w syna jak w święty obrazek, robi za niego wszystko, nie stawia przed nim żadnych zadań, ciągle jakby odsuwa od niego wszelkie trudności, ma do niego miłosny stosunek. Nie pełen miłości, tylko miłosny. Czasami, bardzo rzadko, przeradza się ten kompleks w stosunek kazirodczy. To jest niebezpieczne. Mamy często mają takie zachwyty nad synami i na przykład jak jest córka i syn, to bywa takie niebezpieczeństwo. Znacie Państwo takie dzielenie, dziewczynki to są córki tatusia, a chłopcy córki mamusi. I taki podział sztuczny od małego dziecka, on jest dosyć niebezpieczny, dlatego że dziewczynka tęskni do mamy, a mama zajęta jest synkiem, a chłopak tęskni do ojca, a ojciec zajęty jest córką. I tutaj się rodzą właśnie te kompleksy. I później one są dosyć niebezpieczne, bo jeżeli dziewczynka będzie miała kompleks matki, to będzie walczyła z mamą, będzie odczuwała mamę jako rywalkę do ojca. Będzie robiła różne rzeczy przeciwko mamie. Znam taki przypadek, że ojciec wymagał, żeby w domu było bardzo czysto, wysprzątane, a dziewczynka na tej wysprzątanej podłodze specjalnie padała, żeby tata krzyczał na mamę. I ona po latach sobie uprzytomniła,
że to była taka walka z mamą. Często też ojcowie biją synów w tym okresie, właśnie w okresie na przykład 3-7 lat, kiedy maluch jest związany bardzo z mamą i stanowi dla ojca zagrożenie, bo mama zajmuje się bardzo wtedy synem, a nie dorosłym mężczyzną, nie ojcem. I wtedy to jest niebezpieczne, więc kompleksy są wtedy, kiedy one stwarzają niebezpieczeństwo, kiedy nie możemy funkcjonować normalnie w rodzinie czy w społeczeństwie, kiedy ten kompleks dyktuje warunki, nie my dyktujemy warunki, tylko ten kompleks dyktuje warunki i wtedy na pewno trzeba szukać pomocy. Z jakimi kompleksami jeszcze spotyka się Pani w swojej codziennej pracy? Bo są to niekiedy kompleksy określane mianem mitologicznym. Tak. Często są to kompleksy związane szczególnie z mamą. No i na przykład są kobiety, które nie chcą być kobietami. I to jest kompleks Diany. Takie kobiety ubierają się po męsku, zachowują się jak mężczyźni, mają ruchy podobne do męskich, zaczynają strzyc włosy jak mężczyźni. Często też mogą przejść właśnie winny jakby wymiar. Także to bywa, to bywa. Cywilizacja niesie takie zagrożenia. Też jest taki kompleks Ofelii. Jest to kobieta, która boi się mężczyzn, zawiodła się na przykład na tatusiu w dzieciństwie, przenosi to na mężczyzn i ona ucieka od mężczyzn, boi się zranienia. Wtedy nie chce wejść w związek, a jeżeli wejdzie w związek, to na przykład nie chce współżyć, nie lubi seksu, zaczynają się problemy, naprawdę bardzo duże. W tej chwili najczęściej panowie mają kompleks Piotrusia Pana, no a panie najczęściej mają kompleks matki. To bardzo popularne. No, z tym można pracować dosyć łatwo. I jeszcze jest taki kompleks Jokasty i to jest bardzo, właśnie już mówiłam o tym, że to mama tak bardzo kazirodczo podchodzi do syna, ale też jest kompleks Medei, wtedy matka nie znosi dzieci, bije je, odpycha, często też grozi, czasami nawet dochodzi do morderstwa. To są wyniesione z domów rodzinnych nieprawidłowości w wychowaniu dzieci i potem one są przenoszone jakby na następne pokolenie. A czy można, albo czy na pewno można, ale w jaki sposób należy pracować, żeby zmienić te kompleksy? To znaczy pani powiedziała, że wynosimy to z domu rodzinnego, więc czy możemy mówić, że to w nas zostaje, że to jest to, co wynieśliśmy z domu rodzinnego, jest na tyle silne, że nie możemy tego zmienić? Możemy, może nie zupełnie do końca, ale możemy to opanować. Przede wszystkim, jeżeli nie sami, bo samemu to jest bardzo trudno, dlatego że nie mamy jakby perspektywy, nie widzimy tego do końca, to warto wtedy iść do specjalisty, no ale przede wszystkim wypisać sobie na kartce swoje słabe strony i zobaczyć, dlaczego na przykład mama mnie denerwuje. Ja miałam taki kompleks matki i zauważyłam kiedyś bardzo dawno temu w pracy, że wchodzę w konflikt ze starszymi kobietami, które razem ze mną pracowały. I dopiero po jakimś czasie stwierdziłam, że to jest właśnie ten kompleks. Oczywiście wyszłam z tego, ale się napracowałam. Pani psychoterapeutka Alicja Jankowska, jak co wtorek, była naszym gościem. Serdecznie diękujemy. Dziękujemy. A teraz zapraszamy Państwa na serwis kulturalny w wykonaniu Magdy, a po nim serwis informacyjny. Thank you.
Magdalena Suchodolska, witam Państwa. Po przerwie rozpoczynamy przegląd kulturalny, na początek Kultura Wysoka. Przeczytam może najpierw opis sztuki, a później Państwo na pewno szybko zorientujecie się, co to za sztuka wystawiana w naszym Teatrze Współczesnym. Tadeusz kocha Zosię, Telimena uwodzi Tadeusza, hrabia chce zdobyć serce Telimeny, tymczasem dawny sługa koreszków zawiązuje okrutną intrygę, pragnąc zemsty na swych odwiecznych wrogach. Oczywiście jest to opis pana Tadeusza, który już dzisiaj będzie prezentowany, wystawiany na deskach naszego Teatru Współczesnego. Byłam wczoraj na Wałach Chrobrego, widziałam duże plakaty. Myślę, że sztuka będzie się cieszyła dużą popularnością. Sama z chęcią się na nią wybiorę. Zastanawiam się tylko, jak długo będzie trwała, bo jak tutaj streścić 12 ksiąg, jak je przedstawić. A oprócz tego wydarzenia w Teatrze Małym otwieracz warsztaty teatralno-terapeutyczne dzisiaj się rozpoczęły. Oprócz tego warsztaty papieromanii Labirynt Meandra. To jest również w gmachu Głównym Muzeum Narodowego. Już niestety muszę kończyć. Więcej oczywiście na stronach internetowych tych popularnych instytucji, więc do zobaczenia po przerwie, po serwisie informacyjnym.